Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest 12 odcinek serii z Minecrafta. Jak widzicie, jest takie tutaj przywitanie w pięknym tle. Jest właśnie z, tutaj z takiego mojego wyjścia, z mojego domku, jak widzicie. No i mam piękny widoczek, tu jest taka moja rzeczka. Tu mam takie źródełko wody. I co? Tak, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dużo rzeczy fajnych do zrobienia, ponieważ będziemy robili enchanting table. Tam już trochę sam wykopałem oraz zrobiłem miejsce właśnie na to enchanting table. Czyli tak jak wam mówiłem, na ten odcinek przygotowałem się, żeby on po prostu jak najlepiej wyglądał, żeby jak najlepiej się go słuchało. No i w sumie tyle. Pod ostatnim odcinkiem z Minecrafta zostawiliście tyle wyświetleń, za co wam z góry bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w tym odcinku to pobijecie. Dawajcie, dobijamy do 50 wyświetleń, to będzie naprawdę fajny wynik. I ogólnie mam, jak sprawdzałem sobie, mam 160 subskrypcji, więc lecimy po 200 w jak najszybszym tempie. No i co, bez zbędnego gadania lecimy właśnie tutaj do mojego domku. Jak widzicie, tu jeszcze nadal niczego nie zrobiłem, ponieważ no po prostu nie wiem jaki, nie mam żadnego zamysłu na to. Bo tu w sumie można dać po prostu jakieś tam, nie wiem, po prostu jakieś płotki, ale po prostu zastanawiam się, czy to będzie miało jakiś taki większy sens, te płotki tutaj, czy właśnie będzie takie neutralne bary, ale to jeszcze zobaczę, bo czekajcie, bo tu jest na 3, co nie? No i tu było na 4, no tak właśnie nie wiem jak to zrobić, ale to dopiero w następnym odcinku chyba będę robił, albo jeszcze następnym, bo to jest odcinek chyba 12, coś koło tego. A tak wydaje mi się, że 14 wam to, będę robił, więc dobrze, bez zbędnego gadania. Ja widzicie, w ekwipunku mam jedną książkę, czyli book. Jedną książkę mam paper, znaczy paper, czyli papier. No i mam jeszcze leather, czyli skórę. Dobra, i dobrze moi drodzy. I mam oraz sugar cane. Czyli w takim razie, żeby to zrobić, to po prostu muszę sobie zrobić więcej książek. A żeby zrobić książki, wpisujesz sobie ładnie book. No i mam po prostu tutaj do stworzenia. I dobra, i co? I w sumie tyle, więc sobie to nie stworzymy jeszcze jedno. Nie, dwie książki wystarczy, bo żeby zrobić. Bo bookshelfów na razie nie będziemy robili, ponieważ nie mam takiej dużej ilości skóry. Więc jeszcze będę musiał znaleźć trochę zwierząt. Ale to jeszcze, to dopiero będzie plan na przyszłość, bo na razie tylko robię ten enchanting table. Bo jak sprawdzałem właśnie ostatnio, to zobaczyłem, że mam dwa diamenty, więc naprawdę spoko opcja. A jeszcze muszę zdobyć dużo żelaza, inne diamenty, inne rzeczy, czyli wydaje mi się, że w następnym odcinku pójdziemy sobie właśnie do jaskini, do jakichś cave'ów, żeby po prostu zrobić tak jakby jakąś taką wyprawę. Czyli w sumie to już tyle. A nie moi drodzy, bo ja nie zrobię sobie tego przecież, ponieważ potrzebuję obsydian, Boże. Zapomniało mi się. Kurka wodna. Czekajcie, jak to się nazywało moi drodzy? Enchanting table. Nie mogę jeszcze w ogóle zrobić. Dobra, bardzo słabiutko, bo ja myślałem, że to nie trzeba mieć obsydianu, kurka wodna. To wiecie co moi drodzy? Ja w tym odcinku już teraz się po prostu wyprawię do tej jaskini i poszukam właśnie tego obsydianu. Ale również jak widzicie, tutaj mam, tu właśnie zrobiłem miejsce na ten enchanting table. Tu mam takie źródełko wody, żeby po prostu to źródełko jak najdłużej było. O, jak widzicie tutaj tak, sobie ładnie tutaj jeszcze dam pochodnie, nie mam pochodni, dobra, szkoda. No i również jak widzicie, to takie sobie wyjście zrobiłem takie. I tak moi drodzy, tak ja wam mówiłem, zrobiłem sobie takie wyjście prowizoryczne, czyli takie po prostu z góry, jak, żeby jak najlepiej się wychodziło. I na to to właśnie w tym momencie tak wygląda. Więc co moi drodzy, musimy sobie, i też tutaj mam moją farmę, na mojej farmie wygląda tak. Czy to już tutaj jest gites? Chyba to jeszcze nie jest gites, szkoda. Moja forma wygląda tak, niestety ten tutaj, tutaj to tak słabo wygląda. Ale co zrobić, jeśli to i tak tak musi być, bo w inny sposób tego nie zrobimy. Ja tutaj sobie nałożę te tutaj, żeby to po prostu było ładniej. Ponieważ potrzebuję jeszcze więcej tego. Potrzebuję więcej, moi drodzy, nasion, żeby to było wszystko. Dobra, ale wiecie co, bo jak dopiero teraz się zorientowałem, że tego obsydianu nie mam, więc ja w tym momencie sobie mój ekwipunek cały przygotuję i już będę miał na wyprawę do jaskiń, więc widzimy się za chwileczkę. No i co moi drodzy, aktualnie wygląda to w taki sposób. Sticky, czyli po prostu patyki będą mi potrzebne, żeby sobie zrobić jakieś kilofy i pochodnie. Mamy tylko jedno żelazo i dlatego też to jest jeden z jednych z powodów, który muszę wyjść sobie po prostu do tej jaskini, do cave'ów i tak jak wygląda cały ten. I ma oraz te sugar cane'y, żeby po prostu je sobie tutaj zasadzi na dole, więc widzimy się tam na dole, ja tak tędy będę przechodził i się tam później pojawię, ale jak mówiłem, na razie idziemy tutaj. Dobrze moi drodzy, jak widzicie, ja tutaj już jestem w tym pięknym miejscu, muszę sobie to wykopać, po prostu nie chcę,
żeby tutaj, żeby mógł po prostu zasadzić sobie te sugar cane'y. No i tyle wystarczy, żeby to po prostu się rozrosło jak na jak największą skalę. Dobra, więc ja idę do jaskini i robię po prostu kolejne cięcie, moi drodzy. Okidoki, ja widzicie, ja tu już jestem w tym samym cave'ie, w którym byłem w ostatnim odcinku, jak eksplorowaliśmy właśnie jaskinię. O kurka wodna, kogo my tu mamy? Czy przypadkiem się nie zgubiliście tutaj? Tak, otóż wy, możecie sobie... O, dankę. Dankę, dobra. I co my tu mamy, moi drodzy? Czy jest tutaj gdzieś piękny obsydian? Wszystko sobie tu zbieramy. Najważniejsze jest właśnie obsydian oraz złoto. Jak będę tutaj sobie właśnie kopał te żelazo będę kopał, to chciałbym wam przypomnieć oczywiście, żebyście zostawili lajka, trzeba subskrypcję oraz dzwoneczek. Z góry wam za to dziękuję. Ogólnie ten odcinek nagrywam we wtorek, co ja mówię, we wtorek go nagrywam o godzinie 23. Dlatego właśnie nie ma kamerki, to jest jeden powód, tak właśnie tutaj przyniosłem trochę temat na temat kamerki, bo właśnie jej długo nie było i po prostu nie ma, bo jest po prostu ciemno. I trochę było słabo widać. Dobra, czy mamy gdzieś tu opcję? Tu powinien się zrobić obsydian. Czemu tu się nie robi obsydian? Powiedzcie mi to. Czemu tu się jakiś kamień robi? Ja wolę zrobić obsydian. Napiszcie mi w komentarzu, bo kurka wodna, chcę zrobić ten obsydian, ale jakoś nie potrafię. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Spoczko. Tutaj chyba jakiś zombiak był. Czy jest tutaj gdzieś obsydian, moi drodzy? O Boże! Co jest grane? To jest... Ja cię kręcę, a jestem... Dobra, easy peasy. Dobra, tu na razie to nie eksplorujemy, bo jest tutaj trochę dużo... W sensie duża przestrzeń tam jest i wolę tam nie wchodzić. Dobra, tutaj sobie wejdę. A patrzcie, ten zombiak jednak jest mądry. Bo on sobie wolał tak właśnie przejść bokiem. Kolejny. Dobra, moi drodzy, czy mamy coś tutaj? Wow. Wow. Co jest grane? Czemu? Jakim cudem on... O, ja wam powiem, że tam jest niebezpiecznie i ja tam bym wolał jednak nie iść do tej góry właśnie. Pal lacia. Mówiłem, że ja nie chcę się z tobą tutaj bawić, gość. Kościół. Kolejny tutaj jest lawa. Tej lawy jest strasznie dużo, wam powiem. W sumie z jednej strony jest dobrze to, z jednej strony właśnie jest dobrze, że tyle tej lawy jest. Ale z drugiej jest trochę gorzej, że jej tyle tu jest. To ma takie jakby miejsce trochę dziwne. Bo to mogą być diamenty. Ale może to brzmić trochę tak paradoksalnie, ponieważ nie chcę diamentów. Bo ja chcę po prostu obsydian, dajcie mi obsydian, wystarczy mi obsydian. No i to jest czasami bardzo dziwne, że takie coś tu może się wydarzyć. Możecie mi dać obsydian, proszę was. Czy ja o tak dużo proszę, o jeden obsydian, znaczy o więcej obsydian, ponieważ potrzebuję 3 obsydiany. Więc w sumie nie proszę tylko jeden, a proszę o więcej obsydianu. Ale to i tak jest mało. Może sobie jakąś może jest jakaś maszyna do robienia obsydianu. Nie wiem. Patrzcie, mam obsydian. Dobrze, zarąbiście jest, moi drodzy. Ten odcinek jednak trochę się przedłużył. Ale ja mówiłem, on się nazywa po prostu wyprawa po obsydian, moi drodzy. Więc ja po prostu zrobię sobie tu zdjęcie do miniaturki. Tak jak wam mówiłem, takie będzie ładne. Czekajcie, żeby do lawy nie wpadł, bo będzie dopiero znalazł obsydian i się wrąbał do lawy. To było dopiero dziwne. Taka miniaturka powinna być moim zdaniem bardzo ładna. Tak, więc możemy sobie już teraz przewinąć i wykopać ten obsydian. Tylko mam nadzieję, że tutaj nic pod tym spodem nie ma. Pewnie to jest strasznie słabo, jakbyśmy stracili ten obsydian. Więc wiecie co, moi drodzy, ja sobie po prostu tutaj tempo przyspieszę tego kopania i widzimy się zaraz. Znaczy, przyspieszę po prostu. Ogólnie, moi drodzy, tak będę tutaj wam w międzyczasie będę mówił, bo
Jednak wykopię więcej tego obsydianu, bo tak się zastanawiałem chwilę, że wykopanie tego obsydianu otwiera nam bardzo dużo tak jakby ścieżek na nagranie różnych nowych odcinków, ponieważ możemy nagrać sobie odcinek, jak na przykład idziemy do piekła oraz jak znaczy do netheru. To się chyba nazywa nether? Znaczy tak normalnie to się piekło tak jest, chyba się nazywało, dobrze pamiętam, ale chyba nether się nazywa. Albo nether to jest coś innego? Nie wiem w sumie. No i tak jak wam mówiłem, to możemy iść do tego, otwiera nam ścieżkę na pójście do netheru. Oraz, tak jak wam mówiłem, możemy zrobić sobie po prostu enchanting table. Bo przed chwilą dostałem właśnie enchanting, achievement geta dostałem, który mi pokazał właśnie, że możemy zrobić sobie ten enchanting table oraz właśnie przejście do tego piekła, moi drodzy. Dobra, więc sobie tutaj właśnie ładnie kopiemy. Wow, widzieliście to? Ogólnie wykopałem tego obsydianu tak dużo, ponieważ chciałem sobie robić taki pełny portal, w sensie taki, on jest chyba znaczy z tymi jeszcze takimi rogami, o rogami, kurka, bo nawet się trochę zająkłem. Po prostu chciałem wam powiedzieć, że z rogami chciałem go zbudować, bo czasami może być tak, że możecie go sobie tak po prostu zbudować bez rogów i wtedy nadal działa tak samo, ale nie, po prostu nie ma tych głupich rogów. Dobra, więc idziemy już, bo wydaje mi się, że 15 powinno styknąć. Więc stąd wychodzimy, moi drodzy. I wydaje mi się, że ja już będę chciał iść do domu powoli. Znaczy do mojego domu tam u góry. Tylko sobie tu jeszcze po troje rzeczy pozbieram w międzyczasie, żeby te wyjście po prostu nie poszło na marne, moi drodzy. O, mamy diamenty, jak widzicie. Jest super, tylko że znaleźliśmy diamenty. Jak widzicie, tam były diamenty. Więc od razu ta wyprawa nam idzie na plus. Jak coś znajdę spoko, to wam po prostu was oznajmię, żeby to nie poszło na marne, tak wam o właśnie powiem. Bo też może być tak, że możecie powiedzieć, że po prostu sobie grałem i sfakowałem te rzeczy jakoś w jakiś sposób. Coś tu jeszcze mamy? Ja będę tak właśnie w tym miejscu, które pokopię i będę właśnie wam mówił, moi drodzy. Ale zobaczymy sobie jeszcze, co my tutaj mamy. Czyżby to był tylko jeden diament? To jest słabiutko. No tak, jeden diament, szkoda. Ale niech będzie. Patrzcie, ile tu jest w ogóle obsydianu. Kurka wodna. Węgiel też musimy zbierać, znaczy ja go zbieram sobie tak po prostu, żeby później nie stanęło się, żeby nie stało się tak, że zabraknie mi po prostu węgla, jak będę musiał na jakąś przygodę iść, na jakąś wyprawę. Więc dlatego nawet ten najgłupszy węgiel też jest czasami potrzebny, wam powiem. Żadnych diamentów nie znalazłem, więc zaraz sobie po prostu idziemy do domu, więc takie tutaj resztki już zbieram. Wow, tak długo to tutaj trwa to wszystko, że po prostu szok moim zdaniem. Ale ten materiał jakoś wam tam fajnie potnę, żeby to jak najlepiej wyglądało. Bijcie też ogólnie, tak wam powiem teraz, żebyście wbili też na nowy odcinek z FIFA, który pojawił się we wtorek, bo moim zdaniem wyszedł naprawdę fajnie. A widziałem, że tam dużej ilości wyświetleń nie było. Więc jakbyście mogli, to wbijcie. Wiecie co, moi drodzy, ja wam powiem, że ta wyprawa totalnie na plus. Tylko tu jest tyle rzeczy, że jak ja bym chciał to wszystko zebrać, to cały czas się pojawiają kolejne nowe rzeczy i po prostu jest ciężko, więc ja lecę do góry. Wow, co jest 5? Oj, się wystraszyłem. Jeszcze chcę iść do góry, a tutaj taki coś mi wyskakuje. Ja wam powiedziałem, lecę do góry i widzimy się u góry, moi drodzy. W międzyczasie, jak tak się buduje, miejmy nadzieję, że wyjdziemy, jak będzie dzień, bo jak tak nie będzie, to z lekka będzie przerąbana sprawa. No ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, najwyżej. Najwyżej będę musiał walczyć o swoje przetrwanie. O czym właśnie chodzi w Minecrafcie, żeby walczyć, żeby przeżyć. Tak długo, aż się po prostu nie będzie miało bezpiecznego życia. W ogóle, jaki jest cały sens grania w Minecrafcie? O co w nim głównie chodziło? To mnie też zastanawia z lekka. Teraz tak kurka wodna trochę filozoficznie powiedziałem. Ara, bez zbędnego gadania lecimy do góry i zaraz będziemy. O, jeszcze jakiś. O, tu już jest piasek, czyli powoli jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Jak widzicie, jest zarąbiście, moi drodzy, ponieważ wyszliśmy podczas dnia. Czy jest G? Jest naprawdę G. Dobra, gdzie my jesteśmy ogólnie? Powiedzcie mi, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy chyba, wydaje mi się, że gdzieś tutaj obok właśnie mojego domku, więc jest całkiem nieźle.
więc widzimy się, jak już będę w moim domku. W ogóle, patrzcie na to. Przecież ja tutaj obsydian miałem. Jak w ostatnim odcinku byłem. Ja cię kręcę, ale to naprawdę czasami jestem tak głupi. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy już w moim pięknym domku. Możemy sobie sprawdzić, co zdobyliśmy. Zdobyliśmy otóż takie rzeczy. Moim zdaniem dobra wyprawa. Na szczęście mamy ten obsydian. Więc dopiero w następnym odcinku będziemy po prostu tworzyli sobie ten cały tutaj mój zakątek razem z enchantingiem table. Więc co, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek powinien się pojawić kiedy? Chciałbym nagrać teraz dwa odcinki z Minecrafta, ale nie wiem po prostu, jak to będzie. Więc miejmy nadzieję, że mi się uda nagrać te dwa odcinki z Minecrafta. Ale też to zobaczymy. Boję się ogólnie sprawdzić, ile trwa czasu ten odcinek. Tego sobie tak sprawdzę. Nie jest najgorzej, jest 28 minut, więc całkiem spoko wam powiem. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Wydaje mi się, że w Minecrafta w niedzielę. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, subskrypcji oraz dzwoneczka. No i co? Na razie, moi drodzy. Czekajcie, bo jeszcze się przypowiedzę pożegnam się z wami w taki sposób. Bajo, bajo, moi drodzy, bajo.